Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Dzisiaj przygotujemy bardzo odżywczą i przepyszną sałatkę, taką troszeczkę w innej formie, bo nie będziemy jej mieszać jak typowej sałatki, tylko będziemy nakładać wszystkie składniki na talerz, a później polewać sosem. To co? Zaciekawiłam? Mam nadzieję, że tak, więc zapraszam do oglądania. Przejdziemy teraz do składników. Taką sałatkę możecie przygotować zarówno dla samego siebie, tak jak ja dzisiaj będę robiła, więc będę wykonywała taką jedną porcję. Natomiast możecie zrobić taki wielki półmisek takiej sałatki albo wyłożyć wszystko na tak pięknie na talerzu i podać w momencie, kiedy przyjdą goście. Zbliża się jesień, więc teraz myślę, że takie domóweczki będą częściej, spotkania ze znajomymi, więc myślę, że super się to sprawdzi na stole podczas pogaduszek, więc jak najbardziej. No to co, lecimy sobie. Ja do jednej porcji wykorzystam pół brokuła, mam takiego dosyć sporego tego brokuła, więc tylko pół ugotuję. Mam też sporego pomidora, więc wykorzystam do mojej jednej porcji pół pomidora. Z takie 2-3 łyżeczki kukurydzy, ser feta, tak myślę, że dosłownie taki jeden grubszy plasterek, jednego ogórka, 2 jajeczka, ugotowane już na twardo. Do tego bułeczka. Myślę, że ja tutaj zjem tylko te pół bułeczki, ewentualnie całą, zobaczymy. No i co? Zrobimy taki fajny sosik do tego. Użyjemy tutaj jogurtu naturalnego. Myślę, że to takie 2 łyżki. Ząbek czosnku. Ja mam dosyć spory. Wszystko jest takie dosyć duże na jesień. Wszystko jest takie dorodne. Użyję pół ząbka czosnku. No i oczywiście sól, odrobinę oregano i pieprz. Lecimy, bo już jestem głodna. No i przygotowanie zacznę od pokrojenia mojego brokuła, czyli przecinam go sobie po prostu na pół. Normalnie wykorzystałabym ten środek, natomiast widzę, że tutaj się coś chyba zaczęło dziać, więc no niestety go będę musiała wyrzucić. Natomiast warto sobie obrać tutaj tą część dolną brokuła i również ją ugotować. Ona jest także smaczna, więc warto to też wykorzystać. No okej, tutaj myślę, że już pozostała część jest w porządku, więc normalnie ją kroję. Takie kwiatuszki. I przechodzimy do nastawienia wody. I będziemy wrzucać tutaj brokuła. Będę brokuła gotowała tak z 10 minut pod przykryciem, aby on w środku jeszcze został tak odrobinkę chrupiący. Kiedy brokuł nam się gotuje, przechodzę do przygotowania dressingu naszego sosu, więc obiorę sobie teraz czosnek. I wrzucę tutaj pół. Następnie będę dawała jogurt. No i przyprawki, więc tak dosłownie taką szczyptę większą soli. Szczyptę oregano. I szczyptę pieprzu. I wszystko teraz będziemy blendować. Ok, i sosik mamy już gotowy, więc go odstawiam. No i teraz będziemy czekać, aż ugotuje nam się brokuł, no i go delikatnie ostudzę. No i ok, brokuł jest ugotowany, więc będę go odcedzać i tak z 5 minut będę go studzić. Dosłownie za momencik brokuł będzie gotowy, więc przechodzę teraz do pokrojenia fety. Ja mam tutaj fetę, którą już otworzyłam, więc będę ją po prostu zużywać. Odkroję tak ten kawałek. I pokroję tą resztę. Dobra, feta pokrojona, więc ja przekroję sobie od razu tutaj też te moje jajka. Tak na pół. Jeszcze obiorę ogórka i zaraz wracam. I tak samo ogórka pokroję. Myślę, że w takie grube plastry. No i co, weźmiemy teraz jeszcze te moje pół pomidora.
i pokroimy w takie kawałeczki. No i dobra, wszystkie składniki są już pokrojone, gotowe, więc przesuwam sobie moją tackę i biorę talerz. No i tak naprawdę będziemy już teraz składać tą sałatkę. Jest ona bardzo prosta, więc myślę, że warto często ją robić, bo jest bardzo zdrowa, smaczna i piękna. Więc co, układamy sobie brokułka. Jak Wam się podoba, tak naprawdę będziemy zaraz pewnie i tak to jeszcze przesuwać, bo będziemy dorzucać kolejne składniki. Dobra, brokułek jest, więc co? Rozłożę sobie teraz pomidorka. Jajeczko. Ogóreczek. No i feta. Dobra, i tak naprawdę pozostało nam już tylko posypać kukurydzą naszą sałatkę. No i co? Zostało polać już tylko sosikiem. No i co, moi drodzy, moja sałatka już jest gotowa. Będę włączała sobie zaraz jakiś film i będę zajadała. Warto jeść ją ze względu na to, że ma bardzo dużo w sobie warzyw, jest niskokaloryczna, jedynie co tutaj kalorie ma tak naprawdę feta i jajko, ale to są bardzo ważne składniki w naszej diecie, więc jedzmy dużo nabiału i dużo warzyw, a będziemy zdrowi, tym bardziej, że jesień jest. Już praktycznie się zaczęła, więc trzeba dbać o zdrówko. Smacznego!